Cześć moi kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj chcę Wam pokazać makijaż mój taki codzienny, który wykonuję bardzo, bardzo często. Schemat jest ten sam, czasami po prostu zmieniam cień, zmieniam sobie podkład, bronzer i tak dalej, ale schemat makijażu, wykonania jego jest cały czas taki sam. I on jest bardzo szybki. W tym makijażu troszeczkę z Wami pogadałam, trochę Wam poopowiadałam o kosmetykach, pokazałam Wam moje nowinki kosmetyczne. Niektóre z tych produktów były już takie sprawdzone, jak Wam pokazałam moich ulubieńców po prostu, a niektóre z tych kosmetyków to są moje takie nowinki właśnie kosmetyczne, które niedawno zostały przeze mnie zakupione na promocji minus 20% w Sephorze. Więc tyle. Mam nadzieję, że makijaż się Wam spodoba, że Wam się przyda. Bardzo często się tak maluję. Myślę, że ten makijaż przypasuje każdy z Was, ponieważ jest taki normalny, neutralny, codzienny. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. Przepraszam Was ogólnie za to światło, za brak światła, ponieważ jest bardzo brzydka pogoda dzisiaj. Słońce całkowicie zaszło za jakieś wielkie chmury, nie widać go i po prostu jest strasznie ciemno i szaro, jak widzicie. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś strasznie przeszkadzało. Więc dobrze, zapraszam Was bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Więc zawsze zaczynam właśnie od korektora. Tutaj nakładam teraz Estée Lauder, ten Brush on Glow. Na całą powiekę, aż pod łuk brwiowy. I teraz zawsze sięgam po jakiś cień. Mam swoje ulubione cienie takie do makijażu dziennego, gdzie w pojedynkę nakładam je na powiekę, maksymalnie na przykład jeszcze w jakiś kącik wewnętrzny, na przykład jaśniejszy cień nakładam. Mam takie swoje ulubione, takie do makijażu takiego naprawdę ekspresowego i zrobię Wam filmik na ten temat. Pokażę Wam właśnie moje takie ulubione 5-sekundowe po prostu cienie do powiek, które się momentalnie nakłada i tworzą pięknie cały makijaż. Dzisiaj użyję sobie cienia takiego w kremie od Barbery. To jest kolor Pale Nude numer 102. Bardzo ładny odcień takiego złota. Pokażę Wam, jak on wygląda na oku. Nakładam go na całą powiekę, aż do załamania, a w załamaniu delikatnie będę go blendować palcem. One dość szybko zastygają, te cienie właśnie z Barbery, więc trzeba się spieszyć, żeby je ładnie rozetrzeć. Dobra, tak to się prezentuje na razie. I teraz czasami biorę jasną kredkę beżową na linię wodną, ale dzisiaj mam ochotę na troszeczkę ciemniejszy makijaż oczu i wezmę sobie brązik. To jest kredka z Kiko w numerze 2. Coś takiego. To jest taki bardzo fajny, ciemny, nasycony brąz, matowy. Oła. To sobie dziugnęłam. Nakładam ją na górną linię wodną i delikatnie będę ją tutaj jeszcze pomiędzy rzęsami usadawiać, żeby troszeczkę te rzęsy były podkreślone. Pędzelek i troszeczkę ją rozetrę. Na dolną linię wodną nie będę jej nakładała, ponieważ nie chcę oka zamknąć. Ostatnio zaczęłam zalotki używać. Podoba mi się ten efekt właśnie takich podkręconych mega rzęs. I mój ostatnio ulubiony tusz do rzęs to jest Maybelline albo Maybelline. Ja lubię tą Maybelline wymawiać, tą firmę. Lash Sensational z taką szczoteczką, która świetnie wyczesuje rzęsy. I będę ją nakładała na rzęsy. Ja dosyć dużo tej maskary nakładam zawsze, bo ja bardzo lubię, jak te rzęsy są tak mega podkreślone, pogrubione, wydłużone i takie mega czarne. Więc przynajmniej ze 2 warstwy nałożę. Zobaczcie, to jest 1 warstwa tylko. Mega efekt daje ta maskara, uwielbiam ją. Naprawdę dziewczyny, serdecznie Was przepraszam za to oświetlenie, ale jest okropna pogoda dzisiaj. A mam wolny i chciałam ponagrywać troszeczkę filmików, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś przeszkadzało, że da radę to jakoś oglądać, bo naprawdę jest strasznie ciemno. Więc dobrze, teraz makijaż twarzy, bo jeśli chodzi o oczy, to praktycznie są gotowe, tylko w kąciki wewnętrzne jeszcze sobie jakiś cień może nałożę, chociaż nie zawsze to robię. Teraz jeśli chodzi o twarz, to mam pielęgnację w tym momencie na sobie i zaczynam od bazy. Kiedyś nie nakładam w ogóle baz, a teraz, bo w ogóle kiedyś te bazy wszystkie były takie silikonowe, wiecie, ja ich nienawidziłam, także ich w ogóle nie używałam. A teraz od niedawna wprowadzili, znaczy nie wiem czy od niedawna, ale przynajmniej ja w swoim zbiorze kosmetyków mam od niedawna właśnie takie bazy, które są cudownie nawilżające, które są właśnie takie rozświetlające, dają uczucie komfortu, nie mają silikonu w sobie i to jest na przykład moja jedna z ulubionych baz NARS Radiance, Radiance się nazywa dokładnie i to jest baza, która cudownie nawilża, cudownie rozświetla, wygładza skórę również, ale nie zawiera silikonów i ona powoduje to, że podkłady nie wchodzą w pory, nie wchodzą w zmarszczki pod koniec dnia, pięknie też pachnie i ma naprawdę fajny taki rozświetlający pigment w sobie, więc tą bazę uwielbiam, a drugą, którą ostatnio katuję cały czas, to jest baza ta ze Smashboxa olejowa. Cudowna, przecudowna. Ja ją pierwszy raz jak nakładałam, to się zraziłam, bo ja za dużo jej po prostu nałożyłam wtedy na skórę. Mi się podkład zważył na niej. Ale dziewczyny, wystarczy 2-3 kropelki rozsmarować na twarzy i to uczucie, które ona daje z tym zapachem razem i z tym wygładzeniem i z tym wyglądem, jak ona wygląda na twarzy, to jest po prostu coś wspaniałego. Uwielbiam tą bazę po prostu. Za to nawilżenie, za ten komfort, takie uczucie takiego cudownego czegoś na twarzy. To jest ani nie krem, ani nie olejek, coś takiego pomiędzy. To jest naprawdę przepiękne uczucie właśnie pod palcami, jak się rozsmarowuje. I do tego ten zapach. Uwielbiam tą bazę po prostu. I ona też moim zdaniem, może nie utrzymuje jakoś makijażu, ale on wygląda ładniej po prostu ten makijaż. Jakikolwiek podkład, nawet satynowy, czy coś, jakiś taki zbytnio matujący, nałożymy na tą bazę i wygląda super. Także to są moje dwie ulubione bazy i muszę się teraz zastanawiać, którą z nich nałożyć, bo codziennie rano mam problem, którą z tych baz użyć. Dzisiaj może nałożę sobie tą ze Smashboxa, ponieważ dzisiaj będę nakładała chyba podkład taki bardziej właśnie matujący, satynowy, więc nałożę sobie tą bazę ze Smashboxa. Ojejku, uwielbiam ją po prostu. 3 kropelki dosłownie wystarczą. O. I to się rozsmarowuje. Ojejku, jak ona pachnie. Uwielbiam ten zapach. I daje takie cudowne nawilżenie właśnie na skórze. I tak jakby się wchłaniała. Ona nie zostawia jakiejś takiej lepkiej warstwy. Czegoś takiego nieprzyjemnego. Wręcz przeciwnie. I cudownie rozświetla skórę. Można ją nawet, myślę, że spokojnie nakładać na przykład na podkład tutaj na kości policzkowe w celu właśnie takiego lekkiego, naturalnego rozświetlenia po prostu skóry, bez drobinek. Tak. Mam nadzieję, że widzicie, jak ona pięknie rozświetla skórę. Widzicie to? Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Sama ta baza już ładnie wygląda. Ją spokojnie też można jako pielęgnację używać na przykład na dzień. Więc tak, i teraz nałożę sobie podkład, tylko muszę zwilżyć Beauty Blendera i umyć go po wczorajszym makijażu, bo go nie umyłam, ale go umyję. Dobra, jestem z powrotem. Muszę Wam powiedzieć, że te gąbeczki Beauty Blendery, te oryginalne, one się dużo lepiej czyszczą niż inne gąbeczki, na przykład Real Techniques. Z tamtymi muszę trochę powalczyć, żeby je tak dobrze domyć, a to no, momentalnie się wyczyszcza. Kilka razy tam przejadę sobie mydełkiem w kostce, powyciskam, ona jest już gotowa do użycia. Także naprawdę coś w tych Beauty Blenderach jednak jest. One są zupełnie innej faktury, one mają takie pory właśnie w sobie i są bardzo mięciutkie. Rewelacyjna gąbka, naprawdę, bardzo ją lubię. I teraz sobie będę nakładała podkład. Podkład, czekajcie, go wyciągnę tutaj, ponieważ to jest moja nowość i mam ją jeszcze w pudełku. Ponieważ mam te kosmetyki schowane tutaj w pudełeczko, żeby Wam pokazać do holu po prostu przygotowane. I teraz będę używała Narsa. Nars Sheer Glow oczywiście w kolorze Mont Blanc. Ja go kiedyś miałam, bardzo go lubiłam, ale on był w kolorze trochę za ciemnym dla mnie, do mojej karnacji i zbyt żółtym. Bo ja go wtedy kupowałam przez internet i on nie był dostępny w Polsce i tak dalej. On wtedy miał kolor Fiji. A teraz kupiłam sobie Mont Blanc i kolor jest po prostu ton w ton w moją skórę. Idealny. I to mi pani wybierała jeszcze w Sephorze. Ja nie kupiłam go, wiem, że jest dostępna pompka, ale akurat co ja go kupowałam, to nie było na stanie pompek. One miały być tam za tydzień chyba czy coś. Więc ja sobie ją dokupię. 15 zł podobno kosztuje kąpeczka. Znaczy kąpeczka, pompeczka. Okej. I nakładam. Bardzo lubię ten podkład, wiecie? On fajnie kryje, on jest taki i długotrwały, i kryjący. On jest moim zdaniem dość podobny do na przykład Estée Lauder Double Wear. On ma niby być taki, wiecie, sheer glow i tak dalej, gówno, gówno prawda, sorry. Ale taka prawda jest, no, on nie jest ani sheer, ani glow, ani nie jest lekki, ani nie jest jakiś rozświetlający, nie wiadomo co. On jest dobrze kryjący, dobrze się trzyma, nawet lekko matuje. On jest taki dość, może dla mnie przynajmniej, nie wiem jak Wy go odbieracie, ale dla mnie jest bardzo zbliżony do Estée Lauder Double Wear po prostu. A Double Wear, ten zwykły, oryginalny, moim zdaniem jest bardziej rozświetlający, jest bardziej taki właśnie, ładnie wygląda na skórze, bardziej naturalnie niż ta wersja lżejsza. Ta lżejsza wersja bardziej matuje moim zdaniem. Powinno być odwrotnie. Miałam porównanie, miałam i jeden, i drugi, i w kilku kolorach w ogóle miałam te podkłady, także wiecie. Jeśli chodzi o moją skórę, ja mam takie odczucie, może Wy macie inne, nie wiem. Ten natomiast wygląda bardzo fajnie, bo jest taki... Ja już dawno nie używałam takich no, ciężkich podkładów, co tu dużo mówić. On jest dość ciężki, ale nakładany gąbeczką cudownie się sprawdza, fajnie wygląda i tak jak mówię, bardzo długo się trzyma na twarzy. Bardzo długo. Nie kryje wszystkiego takiego, takich większych wicinkowości, one będą prześwitywać, więc ja sobie nałożę jeszcze korektor. Ale mimo to wszystko, kompletnie wszystko poza nimi jest zasłonięte. Po prostu mamy takie płótno do makijażu, do reszty makijażu. Dobrze, więc mam podkład nałożony. I teraz na te największe nieskonałości, które mi tutaj przebijają, nie będę już więcej podkładu nakładać. Nałożę sobie po prostu korektor, tylko na nie. I to jest korektor, który ostatnio bardzo lubię... Czekajcie, spróbuję zakręcić. Bardzo go lubię używać właśnie na niedoskonałości. To jest niby korektor pod oczy, to nazywa się Reviving Under Eyes Concealer. I to jest korektor z Pixie w kolorze 02 Sweet Almond. I ten kolor jest za ciemny, jeśli chodzi tutaj pod oczy. Jakbym go chciała nałożyć pod oczy, to jest za ciemny. Ale super się sprawdza właśnie na niedoskonałości. I on też ma fajne krycie całkiem. Nakładam go po prostu palcem. Zobaczcie. Wklepuję po prostu w niedoskonałość. On się świetnie tutaj zgrywa po prostu z moją skórą. Kolor jest bardzo fajny, taki właśnie dość ciemny, jak na pod oczy. Dobra, i teraz pod oczy nałożę kolejną moją nowość. To jest korektor od Heleny Rubinstein, który dużo osób mi polecało. To jest ten Magic Concealer. Nigdy w życiu go nie miałam. Pierwszy raz go mam. I używałam go już ze 2 razy. I powiem Wam, że naprawdę jest dobry. On ma naprawdę fajne krycie. Śliczny kolorek. To jest jaśniutki, ten 01 Light. Dobrze kryje, ładnie rozświetla, dobrze się trzyma. Nie wchodzi w zmarszki. Ma taką fajną formułę. Także trzeba powiedzieć, że jest naprawdę dobry. Nie spodziewałam się. Myślałam, że to będzie taki, wiecie, zwykły korektor. Jak inne, bo ja tych korektorów przerobiłam w swoim życiu naprawdę ogromnie dużo, ale jego nigdy nie miałam i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest, wybija się po prostu z tych innych korektorów, jest lepszy. Co Wy na to, jakbym dzisiaj Wam nagrała moją toaletkę, pokazała Wam moje kosmetyki? Chciałybyście? Się zastanawiam. Dużo osób ostatnio nagrało właśnie filmiki z toaletkami, z aktualizacją, bo ja kiedyś taki film nagrałam. I muszę Wam powiedzieć, że tych kosmetyków u mnie się naprawdę zmniejszyła ilość ich. Mam ich dużo mniej. Przede wszystkim mam troszeczkę w lepszej jakości niż kiedyś miałam. Nałożyłam go troszeczkę pod oczy. Zobaczcie, jak on pięknie rozświetla. Tak? Ja sobie go przypudruję pudrem, którego uwielbiam. To jest mój ulubiony puder, naprawdę. To jest puder, który jeśli na przykład mam troszeczkę mocniejszy podkład na sobie, lub na przykład chcę, żeby ten makijaż był taki niewidzialny, niewidoczny. Używam tego pudru. To jest ten NARS Translucent Crystal. Spójrzcie, jakie jest użycie. Ja go po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten puder. On jest w ogóle niewidoczny na twarzy, a daje przepiękne wykończenie, bo... I wiecie co? Jak się go nałoży tak delikatnie na całą twarz, to on cudownie matuje, cudownie tak wygładza skórę. Po prostu jak się dotyka, to jest jednolita, gładka, nie ma żadnego jakiejś takiej, wiecie, faktury. I w wyglądzie jest przepiękna, bo jest i matowa, i rozświetlająca. A jeśli nałożymy troszeczkę grubszą ilością, na przykład pod oczy, to on przepięknie rozjaśnia, rozświetla. Działa jak rozświetlacz po prostu, który nie ma w sobie połysku. On jest taki rozjaśniający po prostu. Genialny puder, po prostu jestem zakochana w nim. Nałożę go takim pędzelkiem kabuki z Inglota. Odrobinkę na całą twarz. Bronzer, jaki sobie dzisiaj nałożę, to będzie może ten Guerlain. Też go bardzo lubię, ponieważ on jest bardzo łatwy w obsłudze. Tutaj się nie da zrobić plam tym bronzerem. To jest ta terakota, taka dla blondynek. O tak się prezentuje. Opakowanie w ogóle bardzo ładne ma. I cudownie pachnie. To też aż używać tego produktu to jest naprawdę czysta przyjemność. Przepięknie pachnie. Ok. I sobie go zaaplikuję po prostu na kości policzkowe. Trochę na czoło. Tak delikatnie. Odsłoniłam sobie całkowicie firanki, żeby było cokolwiek widać. Bo naprawdę jest okropnie ciemno dzisiaj. I teraz dziewczyny troszeczkę sobie podkreślę brwi. Bardzo delikatnie kredką z Kiko. To jest mój ulubieniec ogólnie. Dobrze o tym wiecie, bo ja zawsze je używam. Mam dzisiaj ogromną ochotę na rozświetlacz. Dokładnie ten z Diora. Za parę dni dojdzie do mnie jeszcze Becca, ten Champagne Pop, czy jak ona się tam nazywa. Już też nie mogę doczekać. Zamówiłam ją przed świętami i myślę, że po świętach zaraz oni ją wyślą. Oczywiście w Sephorze ją zamówiłam. Bardzo jestem ciekawa. Bo podobno ma być śliczna. Mam nadzieję, że ona nie jest zbyt złota, ponieważ ja nie lubię takich złotych rozświetlaczy. Ten jest taki złoty, ale do przyjęcia, ponieważ wiecie co? On ma i złoto, i róż w sobie. On jest taki neutralny, ten kolorek. Do każdego makijażu myślę, że on będzie dobry. Bo on jest taki, jak mówię, właśnie neutralny. On ma i złoto, i róż, i miedź. Troszeczkę miedzi w sobie, trochę beżu. Taki fajny, unikalny kolor, a bardzo ładnie rozświetla też skórę. Patrzcie, jak on się pięknie mieni. Cudowny jest, naprawdę. Ciekawe, jaką to Becki będzie się miał, ponieważ wiecie, ostatnio sobie kupiłam ten rozświetlacz w płynie z Becki, który jest przepiękny, ogólnie on ma bardzo ładny kolor, śliczny jest, tylko że on jest, kurczę, bardzo delikatny, bym powiedziała. Ja bym wcale nie powiedziała, że on rozświetla jakoś nie wiadomo jak, to jest czysta tafla, bo tutaj nie ma żadnego, absolutnie żadnej drobinki, ale jeżeli chcecie rozświetlacz taki boom na policzki, no to nie ten. On, jeżeli chodzi o tą płynną wersję, bo nie wiem jak będzie wyglądała tam, to zobaczymy. Zaraz niedługo mi przyjdzie pewnie. Ale jeśli chodzi o ten, on daje bardzo dyskretny efekt. Spokojnie, myślę, że można go nałożyć na całą twarz, tak jako bazę po prostu pod podkład rozświetlającą. Bo on rozświetla troszeczkę mniej niż Fluid Sheer Giorgio Armaniego. Tu jest delikatniejsze rozświetlenie, tu jest troszeczkę mocniejsze. I w tym od Giorgio Armani troszeczkę widać takich nanodrobineczek, które tak jak z odległości się większej patrzymy, to one tworzą taflę. A tutaj nie ma żadnych drobin, to jest po prostu mokry efekt. To nawet nie jest tafla, to jest po prostu efekt mokrej skóry przy tym rozświetlaczu. Też jest przepiękny, wcale nie powiem, że on jest brzydki, ale spodziewałam się czegoś dużo bardziej rozświetlającego. Spójrzcie. On daje po prostu efekt mokrej skóry. Mokrusiej takiej, wiecie. Też bardzo ładny jest. Tak jak mówię, z powodzeniem można na całą twarz nakładać go. Wszystkie swoje pomadki włożyłam do takiego kuferka, dzięki czemu mam przynajmniej dojście do nich dobre. I co, nałożę sobie chyba pomadkę z Maca w kolorze Please Me i to jest taki neutralny po prostu, troszeczkę ciemniejszy róż. Neutralny jest bardzo. I to wszystko. Tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Makijaż zrobiony na szybko, bym powiedziała, chociaż troszeczkę czasu mi zajęło, bo z Wami gadam, oglądam sobie te kosmetyki, opowiadam trochę o nich, ale jakbym chciała zrobić go tak na szybko, normalnie, to zajęłoby mi to naprawdę, nie wiem, maksymalnie 10 minut. Taki naprawdę troszeczkę mocniejszy, ale makijaż dzienny na szybko. Ten makijaż najczęściej właśnie taki schemat u mnie jest, jeśli chodzi o cienie, o nakładanie podkładu, brązera i tego wszystkiego, co nałożyłam. Tylko po prostu zmieniam. Zmieniam na przykład cień, zmieniam sobie podkład, zmieniam brązer, pomadkę, ale schemat malowania się, rozcierania i tego wszystkiego jest cały czas taki sam. To jest mój taki typowy po prostu makijaż dzienny, codzienny. Nagram Wam filmik na temat moich ulubionych cieni na dzień. Myślę, że one pasują do każdej dziewczyny. Każdy z Was mogłaby używać tych cieni, ponieważ one są właśnie takie neutralne i do każdej tęczówki one będą pasować. Ja już mam kilka takich ulubionych cieni do makijażu właśnie dziennego, które bardzo często używam. Najczęściej po prostu ich używam, tylko na zmianę. Więc dobrze. Dajcie znać, czy Wam się makijaż podoba. Troszeczkę chciałam z Wami pogadać, spotkać się, pomalować się z Wami, przy Was i tak dalej. Więc dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Już nie będę przeciągać. Buziaki, pozdrawiam Was i też zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!